Siemaneczko widzowie, w nowym odcinku u mnie na kanale. Widzowie, dzisiaj piątek, także od szkoły będziecie mieli odpoczynek, ładna pogoda na dworze i wlatuje oczywiście odcineczek. Napiszcie mi w komentarzu, ile jest u was stopni, jaka jest pogoda i zobaczymy, czy jest podobna jak u mnie. I napiszcie hashtag pogoda, wam szybne serducho do komentarza, bo widzowie, dzisiaj lecimy... No na grubo to chyba mało powiedziane, bo mamy 209 tysięcy, ja troszeczkę tutaj już pokombinowałem, żeby było dobrze, no bo żeby było dobrze w życiu zawsze trzeba kombinować. Tutaj wiadomo, nic się nie zmieniło, 150 kurek, które, no dalej są jeszcze pisklaki, ale widzowie, tutaj one niedługo będą produkować tam naprawdę dosyć dużej ilości jajek. Tych jajek i tak już chyba więcej produkują, tak na logikę, tak mi się przynajmniej wydaje. Z ważnych rzeczy, będziemy zmuszeni, i to właśnie nawet i w tym momencie, podokupywać sobie troszeczkę żarcia. No niestety widzowie, ale to jest taki, powiem wam, że dosyć drogi interes, 2800 poszło. Co prawda ja tego swojego zboża troszkę mam, ale to jest dalej za mało tego zboża, żeby mówić o jakimś takim mega fajnym przedsięwzięciu. No nie mów też, że to aż tyle idzie na 150. Ja cię kręca. Postawiłem sobie drugi kurnik. Dlaczego? Ano dlatego, mordy, że będą tutaj nowe zwierzęta, czyli kaczki. Nie wiem, czy te jajka się jakkolwiek będą od siebie różniły. Nie mam bladego pojęcia, dlatego widzowie, to wszystko przetestujemy. I dzisiaj to jest taki odcinek, chyba sporo nowości będzie, jakby nie patrzeć. W każdym bądź razie, wysypmy sobie to wszystko. W ogóle małe łowiecki już mi produkują, widzowie, wełnę, także jest naprawdę spoko. Z ważnych jeszcze kwestii, mordy, bo trzeba sobie podejmować hajs. Od razu na start odcinka, dobra, tutaj akurat wszystko się nie ogarnęło. Ja mam to postawione za 50 tysięcy, także 50 tysięcy zniknęło z mojego konta. Też zamieniłem to miejscami, ale to nie o to chodzi. A i patrzcie tu, co się stało. To jest, mordy, trawa wykoszona z całego tego naszego, nie wiem, podwórka, jak to możemy tak nazwać. Pokazuję, ile tego jest? Nie, ale jest tego naprawdę od groma. Ja sobie czas mogę włączyć na 0,5 na razie, żeby za bardzo nie szarżować. Tutaj, jeżeli chodzi o te zwierzęta, też nic się nie zmieniło. Ale ogarnąłem sobie ulepszenie, żeby cokolwiek tutaj fajnego się działo i żeby gdzieś tą trawę w ogóle sobie, nie wiem, wsadzać. No to jak było tutaj 3,5 tysiąca pojemności, widzowie, to teraz będziemy mieli 15 tysięcy pojemności. Już za takie ulepszenia to już nie będziemy sobie odejmować siana, bo i tak za bardzo, chociaż można było to odjąć, ale to już to sobie wliczę do ulepszenia kolejnego, widzowie, jak będę ulepszał sobie miejsce na właśnie zwierzęta. Z ważnych kwestii, 50 tysięcy sobie odjąłem, to jest ulepszone jeszcze o 50 i 50, czyli jeszcze 100 tysięcy muszę sobie odjąć, widzowie. Z takich najważniejszych kwestii zaraz to wszystko zrobimy. Ulepszyłem sobie tego Taleksa, także 25 tysięcy trzeba odjąć, czyli już 125 tysięcy trzeba odjąć. No i mordy, ulepszyłem sobie ten opryskiwacz, czyli też 25 tysięcy trzeba odjąć. Czyli 150 tysięcy odejmujemy sobie od tej kwoty, którą mamy aktualnie. No i zostajemy znowu w biedzie. Odjąć, widzowie, 150 tysięcy. 56 960. 56 960. No troszeczkę za dużo nam zabrali, 960, i to jest kwota spełniająca nasze wymagania aktualnie na serii. Z ważniejszej kwestii, mordy, ja chciałem sobie tutaj zakupić zwierzęta, ale żeby kupić 150, potrzebuję 150 tysięcy. Żeby postawić taki kolejny, potrzebuję 50 tysięcy, na przykład na kozy, i może w dzisiejszym odcinku to się uda zrealizować. Ale najpierw, z najważniejszych kwestii, wycinka drzew i też nowa maszyna, która będzie dzisiaj kupowana na gospodarstwie. A mianowicie za 5 tysięcy 51 959. Ja sobie to, widzowie, wolę pozapisywać, bo ja później zazwyczaj się gubię w tym wszystkim i później zapominam kwoty i są problemy na odcinku. Bierzemy sobie tak, rębak, bo przetestujemy, czy to się w ogóle opyla, czy to się nie opyla. Mówiliście, że się opyla, także dzisiaj to sprawdzimy, czy się naprawdę to opyla. Taki rębak, widzowie, tak 12,5 kosztuje normalnie w prawdziwym życiu. Może 5 tysięcy to jest faktycznie za mało. Odejmijmy sobie jeszcze 10 tysięcy, to za 15 koła go kupimy, żeby to jakoś tak realnie na serii było. Osłona tylna. Niech będzie. Osłona przednia. Niech będzie. Dobra, kupujemy go. I teraz, widzowie, zostaje nam z takich pieniędzy naszych aktualnie 41 960. No już tam 50 zł, to się nie kłóćmy. Tu jest ogólnie zaczep i tutaj jaki jest, nie wiem, działanie tego rębaka. Ja z rębakiem w prawdziwym życiu miałem do czynienia, nawet na vlogach widzieliście, jak u dziadka to robiliśmy, ale jak to działa w farmingu, powiem wam szczerze, że nie wiem. Jeżeli chodzi o
zarobek z tego, nie mam bladego pojęcia. Tu jest mega dużo drzew, także ten rębak będzie pracował pewnie prawie jak przemysłowo, coś mi się wydaje. Na razie sobie podczepimy, a nie, czekajcie, inaczej. Tutaj trzeba najpierw podpiąć sobie rębak. Sobie biorę ten większy ciągnik, bo czemu po prostu by nie. Dajmy sobie go tutaj. Wałeczek, kabelki, no i go trzeba rozłożyć. A tu się jakoś steruje? Steruje się, czyli jest dobrze. Tutaj możemy sobie go włączyć i... po prostu podczepiamy najpewniej pod przyczepę i to powinno działać. A jakbym sobie wziął na przykład... dobra, do góry też się da. No bo ja te truciny... truciny, w sumie zrębane drzewo, to też można tu różnie nazywać, jak to woli. Muszę się jakoś dobrze ustawić. Nie wiem, czy w ogóle tej akcji nie będziemy robić, tutaj w kartofle się nie walimy, bo chyba inaczej tego nie ogarniemy. Grunt to dobre podczepienie. Podczepiamy majstra i tu nic nie ma na tej przyczepie, także musimy sobie zrobić tak czy jak nawrotkę. Ja się wpierdzielam, widzowie, w te kartofle. Nie zwracam kompletnie na to uwagi, bo te drzewa jakoś od tej strony będą mi leciały i od tej strony jakoś ja będę tam je wpychał. No najlepiej to by było zrobić ogólnie po wykopkach, żeby było realistycznie, no ale wiadomo, że my tyle czasu na to wszystko nie mamy. Kwestia najważniejsza, ja wiem, ile te drzewa kosztowały kiedyś, ale sprawdzimy sobie, widzowie, ile takie drzewo kosztuje na przykład teraz w kwietniu. Jak je sobie dobrze wytniemy i później zobaczymy, ile z takiego jednego drzewa jesteśmy w stanie zarobić z tego rębaka, czy w ogóle ten rębak jest opłacalny. No bo jeżeli ten rębak mordy nie jest kompletnie wcale opłacalny. A idź pan w... gdzieś. Widzowie, jeżeli ten rębak nie jest w ogóle opłacalny, no to po co go kupować i po co się męczyć z tym, prawda? Jak można te drzewa o tako poogarniać. No ale ceny chcę znać, żeby oczywiście wiedzieć, no bo tak ja tego nie testowałem nigdy. I powiem wam, że wiór z drzewa, czyli właśnie przy użyciu rębaka w Farmingu 22 nigdy nie robiłem. No a ta gra już się praktycznie kończy, jeżeli chodzi o czas jej trwania, bo niedługo będzie pewnie nowy farming. Zrobię sobie takie cięcia, szkoda, że nie mam tych odległości, bym sobie robił to co 5 metrów i by było chyba... najlepiej, ja tak to trzeba wszystko na oko robić, ale staram się robić to chyba, czekajcie, kiedyś to robiliśmy na 4 przecięcia, czy coś takiego? I dobra, bo to się nie zmieści, trzeba jeszcze raz ciachnąć. I dobra, nieś im to, widzowie, trzeba to zanosić w tamto miejsce, ja sobie dosyć szybciej pobiegam tutaj, dobrze, to jest akurat blisko. Sobie to na razie odłożymy. I zaraz będzie widzieć, ile z tego jest zarobku. Chwila prawdy, mordy, bierzemy sobie, tu gdzieś powinna być RK, o. 1842. Zapiszmy sobie tą kwotę, żeby jej oczywiście nie zapomnieć. 1842. No 1850, zależy pewnie jak się potnie. No to możemy już sobie taką średnią robić. No i teraz kwestia tego rębaka. Czy ta kwota będzie bardzo podobna, czy ona będzie zbliżona, czy ona nie będzie zbliżona. Też jak ja... jak najniżej chcę to ciąć, no to, ale to chyba logiczne, bo trzeba po prostu jak najwięcej z tego zarobić. One mają długość 32,8, jakby ktoś się zastanawiał. I teraz tak, czy to będzie działało na przykład na tej zasadzie, bo ja mogę tak to też robić, patrzcie, B. No i rębak działa teoretycznie, tylko czy to będzie w ogóle wysypywać się na przyczepę? Tak szczerze mówiąc, to ja mam delikatne wątpliwości, czy to na przyczepę będzie się wysypywać, a nawet bym powiedział, że bardzo mam wątpliwości, bo to nie dochodzi do przyczepy. No nic, zaraz to sprawdzimy. Jeżeli tu będzie tyle zabawy, to będzie istna, widzowie, tragedia. Do rębaka to można dawać z gałęziami, tylko kurde, ja nie wiem, czy ja się tutaj powyrabiam w ogóle. A takie grube też będzie dawało radę? No dobra, widzowie, trzeba to i tak skrócić delikatnie, bo to nic z tego nie będzie, żeby tak oto wsadzić. Weź to przetnijmy. Powiem wam tak szczerze, że... no, nie za bardzo mi to wygląda, że to będzie zajebiście działało. To chyba jest na mniejsze ogólnie, jakieś gałązki albo coś takie... o, działa.
Działa, działa, mordy, tylko... A czemu to dalej nie poszło? Zabawy jest od groma, tylko pytanie, mordy, gdzie są wióry? Ja ściąłem to drzewo i nic mi to nie dało. Tak w skrócie. Nie wiem, widzowie, na jakiej zasadzie to działa, tak szczerze. Gdzie to w ogóle mi zniknęło? Tutaj nawet na ziemi tego nie ma. Aha, dobra. Łukasz, wolno, wolno, bo się za bardzo rozpędziłeś. Wszystko jest spoko, wszystko działa, widzowie, nie hamujmy się. Tylko teraz tak, to trzeba jakoś poobcinać. Ja nie wiem, te gałęzie, czy to w ogóle będzie tam wchodzić, czy nie, bo one się usuwają normalnie od siekiery. Akurat w tym rodzaju drzewa. To cienkie powinno jeszcze lepiej tam wchodzić. Ja się jakoś dobrze ustawię do tego, ale mamy dzisiaj bardzo dużo roboty, także ja tego na pewno nie wytnę całego. Do pewnego momentu samo pobiera, także też jest gicior. Okej, tu się zatrzymało. Tu jeszcze chyba mi coś zostało. Tak, zostało mi na przykład coś takiego. Ciekawe, czy sobie poradzi z czymś takim, widzowie. No nie wiem, no rębak to jest ogólnie do gałęzi, ale takich poprzecinanych, a nie takich jak ja to robię. No ale to jest farming, to też trzeba zwracać na to uwagę. To szczerze, jeżeli chodzi o robotę, o wykonanie tego rębaka, że jest to polski mod i tak dalej, no zajebiście to autorzy zrobili. Gałązki znikają, czyli też jest bardzo fajnie. No patrzcie, jak to pobiera. No ten rębak to jest złoto. No czy to się w ogóle zmieści? Na przykład takie jedno drzewo, czekajcie, bo to grubszą stroną się daje zawsze. Przynajmniej my tak robiliśmy z dziadkiem. I trzeba tak trzy, jak widzowie, ogarnąć sobie drugi ciągnik do mniej więcej transportu tego. Ten drugi ciągnik będzie też mi tam potrzebny. Ale na razie sobie zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mógłbym tak naprawdę i 60-ką sobie to wszystko robić i podjeżdżać tylko i zapiąć wszystkie przyczepy, jakie mam. Bo tutaj tak na logikę do takiej wycinki, to im więcej, widzowie, tych przyczep byśmy mieli przygotowanych, tym lepiej. Bo troszki tutaj tego wszystkiego na pewno pójdzie. Pytanie, czy ta przyczepa jest cała napełniona, czy ona nie ma jeszcze 100%? Też mi to przeszkadza, że to jest w kartoflach robione, ale widzowie, nie mam za bardzo gdzie tego wyciąć, bo z tamtej strony jest już woda i nie za bardzo jest jak to ogarnąć. No to 96% macie z takiego jednego drzewa z gałęziami. 8703. No powiem wam, że tak wygląda, jakby z tego było więcej pieniędzy. O kurde, pardonsik. Ale ciekawi mnie jeszcze jedna ważna rzecz, widzowie, jeszcze przed sprzedaniem tego. Na przykład drewno. Wióry kosztują 140. W styczniu są największe standardowo, a tutaj 2000. Ale tu jest na przykład w lipcu, czyli drewno w lipcu będzie więcej kosztowało. A, i ważna jeszcze, mordy, rzecz. Czy my drewna przypadkiem nie zwiększaliśmy? Bo jeżeli zwiększaliśmy, to nie będzie miarodajny test. No wióry, drewno, widzowie, to nie jest zwiększane. Czyli to wszystko jest tak, jak jest w standardzie po prostu gierki. Sprawdźmy to. Czekajcie, ja sobie jakoś tylko może tędy przejadę. No i widzowie, czy to w ogóle tutaj idzie sprzedać? O, idzie. 1842 zarobku z drzewa, a z wiór? Czy mi się zdaje, że to nie jest opłacalny biznes, tak szczerze, wiecie? 1220. No i widzowie, teraz mi powiedzcie w komentarzach, przed kolejną wycinką. Bo ja sobie mogę zrobić na przykład razy dwa i wtedy ten rębak, bo tu dochodzi dużo roboty, będzie bardziej opłacalny niż takie zwykłe wycięcie drzewa. Tylko mi napiszcie w komentarzu, czy chcecie coś takiego.
No ale w tym odcinku, na razie bez waszej wiedzy, ja po prostu będę robił to, co robię i wytnę sobie je normalnie za 1842. No bo jest lepiej zrobić 1842 widzowy, niż robić tym rębakiem, bawić się tym rębakiem. Robić to, nie wiem, tydzień na przykład dłużej i widzowie, mieć z tego o 600 na jednym drzewie mniej pieniędzy. No to jest 1/3 widzowie. To jest naprawdę, to jest różnica już, no, przekozacka, diametralna jest ta różnica. No ale nie wiem, no nie wiem, no ja czekam widzowie na wasze komentarze, co robić w takim wypadku. Dobra, czekajcie, chcę tego rębaka na razie postawię tutaj, weźmiemy sobie tego Talmexa i wam pokażę, jak to działa. Jeszcze mordy, póki jest kwiecień, to zaraz sobie miód posprzedajemy, ale to za chwilę, bo w kwietniu, tak jak mówiłem, jeszcze ten miód będę sprzedawał. I teraz ja mogę sobie zajechać, nie wiem jak, bo to wszystko jest robione, widzowie, na oko, jeżeli chodzi o tę edycję. Czy jak ja wjadę tymi dwoma środkowymi, to mi się zrobi wszystko? No i właśnie. Ktoś powie prawie tak, ale prawie nie. No mógłbym to jeszcze bardziej ulepszyć, tak szczerze. Nie! Chociaż powiem wam, że Fetor może wyjedzie. Nie, no lustro, ładnie, ładnie, no nie. Nie mogę go zatrzymywać, widzowie, w takim miejscu. On wyjedzie, wyjedzie, on da radę, ja wam obiecuję, patrz ta. 30, 60 nie wyjeżdżała, to wyjedzie. Czyli ja i tak, widzowie, no na dwa razy ja nie sądzę, że ja to będę mógł robić sobie. Chociaż jak tamtędy wjadę, może na dwa razy będzie się udało to robić z tym powiększeniem. Ale jeszcze o jedną taką kratkę można było to ulepszyć za te 25 tysięcy, żeby to robiło, no, na dwa idealnie przejazdy i się nie męczyć, się nie obawiać przynajmniej. Wiecie, o co chodzi. Zobaczymy, jak opryskiwacz będzie działał, bo też jest ulepszony. A czekajcie, ja sobie wezmę ten pomad. I też nie wiem, jak ten opryskiwacz tak szczerze będzie sobie tutaj banglał. A, i ważna sprawa, widzowie. Ja będę szukał teraz nowego kombajnu na serię jako drugi, bo chcę mieć dwa kombajny. Chociaż jeszcze może też dziwał się tym przemęczyli. Bo później tak rzepaku i no, na raz chyba tego kosić nie będziemy. O kurde. Ale na kolejne żniwa, jak te pola będą większe, to na pewno będę szukał nowego kombajnu. To możecie pisać już niedługo swoje propozycje, czekajcie. Dobra, jedziemy dalej przed siebie. A ja, widzowie, może jeszcze bardziej to ulepszę. Kiedyś bym chciał dojść do takiego ulepszenia, na przykład tej maszyny, żeby robić 5 rzędów na jeden przejazd. I na przykład opryskiwacz tak samo. To by była naprawdę bajunia już, jeżeli chodzi o robotę, ale nie wiem, czy to jest w ogóle wykonalne. Bo tak trochę jest średnio realne. Nie no, na dwa przejazdy, widzowie, on idealnie robi. Tak szczerze. Także na razie to ulepszenie za 25 tysięcy myślę, że zdało egzamin, bo z trzech przejazdów robimy teraz dwa przejazdy. Ja wcześniej jakoś to robiłem tak, że jechałem chyba tymi bocznymi o tako i później jakoś tym środkowym. Nie mam bladego pojęcia, ale teraz robi się, no dobrze, no ja to na oko oczywiście edytowałem, ale w każdym bądź razie zrobiłem to idealnie. Jakby jeszcze kombajn się dało ten do, wiecie, do winogrona na przykład ulepszyć tak, że on dwa rzędy robi na raz. Ale już gadałem z paroma osobami, które są związane ze światem moddingu w Polsce, czyli osobami, które na przykład wydają mody na modhub i tak dalej, i nie jest to możliwe, bo skrypt trzeba było osobny pisać. No wiadomo, że pisać osobny skrypt, no ja nie będę zlecał komuś czegoś takiego, no bo to nie jest jakoś, nie wiem, mega potrzebne tak naprawdę. Moi widzowie, parę drzewek wyciąłem, a tak dokładnie 50, no troszeczkę roboty z tym wszystkim jest. Tu nawet nie ma co się oszukiwać, bo naprawdę jest to bardzo, ale to bardzo czasochłonne. Ja sobie chcę posprawdzać, jak wygląda sprawa z wodą i to wszędzie, bo to jest też dosyć istotne, żeby gdzieś tam sobie to nadzorować. Tu jest produkcja 4856 gicior, a tu... Będziemy zaraz mieli kolejny wydatek, widzowie, na wodę. Ja bym teoretycznie mógł zaraz to wszystko ogarniać, ale jeszcze chwilę poczekamy. Dobra, sprzedajmy sobie miód, no bo jak ja czas sobie przyspieszę, no to chciałbym, żeby te zwierzęta już coś tam dla mnie działały i produkowały tego właśnie wichajstra. Dobra, czekaj, to tak o... Będziemy mieli około 150 tysięcy, bo tam 150 tysięcy na tamte te kaczki trzeba było wydać. Ale też bym chciał zagrodę dla kóz postawić za 50 tysięcy i to chyba będzie pierwszy taki nasz zakup, jeżeli chodzi o te dziwne zwierzęta, no bo jak kóz, to ja nigdy nie miałem. Nie wiem, na jakiej zasadzie tu mleko będzie się pojawiało. Jak widzowie, tutaj wszystko jest niby gicior, ale tu się pojawia normalnie, widzowie, wełna, a tam będzie się pojawiało normalnie, no nie wiem, a w ogóle kiedy wełnę, jakieś mleko, no nie, ale kiedy wełnę się sprzedaje, to też mogłem sobie, a co to jest ten? Aha, czyli tu trawa cały czas będzie rosła. No dobra, 157 tysięcy, czyli wydajemy sobie 50 tysięcy na zakup, widzowie, tego majstra, 157. Dobra, zapiszmy sobie od razu 150 tysięcy
706 nam zostaje pieniędzy po zakupie. No, tego czegoś. Dobra, bierzemy sobie zwierzęta, bierzemy sobie, widzowie, owce, bierzemy sobie to i bierzemy sobie, o, i bierzemy sobie ciach, o, V4. I teraz ta, czy to się dobrze zgra, czy to się źle zgra? Z tej strony coś jest, to tutaj musi być jakiś tam odstęp na pewno na tą wełnę. No i mliko, a czemu tak jest nierówno? O. Czekajcie, tu jest pół. Raz, dwa, trzy i pół. Czyli gdzieś tu mogę to stawiać. Żeby to było dobrze. Fałko jeszcze sobie odznaczymy te tryby całe. I pytanie, czy jest dobrze to ustawione. Ja to staram się, widzowie, w linii stawiać ogólnie. No już takie, wiecie, takie małe wartości to już pal go licho, tak w skrócie mówiąc. Zrobimy sobie tutaj rysowanko. Żeby też to ładnie wyglądało i żeby ta cała wełna nie stała sobie. Tu się to niszczy, widzowie, tylko to kwestia jest taka, że to później tak trzak odrasta. Z tej strony jest coś zrobione, no jest takie coś zrobione. Okej. Dajmy sobie tutaj rośliny, znaczy malowanie jeszcze, ale też malowanie tak jakby roślinne, żeby to wyrównać. Dobra, od tej mańki dajmy sobie tak. Dobra, i dajmy sobie trawę w tych miejscach, gdzie ta trawa po prostu się usunęła, żeby ją od razu tą kosiareczką sobie jeszcze przelecieć. No i tą trawę, co przelecimy, no to sobie wysypiemy od razu tutaj do tych wszystkich pojemników i stamtąd sobie tej trawy może jeszcze troszeczkę zbierzemy. Chociaż to może być takie zarośnięte, ale nie, no już jak robimy coś, widzowie, elegancko, no to już elegancko sobie róbmy to cały odcinek, czyli tą trawę sobie wytniemy. No i 50 tysięcy znowu poszło się. Nie powiem, co robić. Czyli nam zostaje, widzowie, ile? 150 706. 150 706. No, takie małe wartości. Już mi się nie chce nawet tego, widzowie, za bardzo ustawiać. Dobra, ta kosiarka widzę, że cały czas chodzi. Także możemy sobie wlecieć tutaj w ten trawnik. Ja zaraz sobie przejdę do wycinania. Oj. Dalszej części tych drzewek, to jeszcze może coś zarobimy przynajmniej. Włącz przyczepę samozbierającą, okej. Ale też trzeba włączyć kosiarkę, dobra. W ogóle tą kosiarkę na takie koszenie też moglibyśmy wydać trochę pieniędzy, widzowie, i sobie je ulepszyć. Bo na razie to mi się to kosi, no nie schodzi to nie wiadomo jak długo, ale widzowie, taka jeszcze większa kosiarka by mi się tutaj zdała jak złoto na tej serii. No, i to serio wam mówię. Kurde, no nie mogę tym powyrabiać. Ojejejejejejej. Ciach. No to prawie nic z tego, widzowie, nie będzie, no ale dobra, zacznijmy sobie podbierać z naszej pryzmy. Ja ogólnie miałem pomysł, żeby to sprasować, ustawić też za 10 tysięcy jakąś plandekę, żeby tutaj belki sobie trzymać na przykład do tego. I też w tym odcinku chciałem to zrobić, ale nie wiem, czy nam w ogóle to wyjdzie, bo tych pieniędzy jest coraz mniej, jeszcze zwierzęta trzeba kupić. A tak jak sobie będę podbierał, tylko tu niedługo będę do pola, to też, widzowie, troszeczkę lipa będzie z tym tematem. Kurka wodna. Ale żeśmy odwalili majstra, no nie? Naprawdę, to jest takie wilkie. Lecimy sobie B i lecimy sobie z napełnianiem od razu tutaj, żeby... Czekajcie, najpierw pouzupełniajmy to na logikę. Czyli dajmy sobie na razie to w tym miejscu. Czas sobie wezmę, nie wiem, na 2, na przykład do 12 sobie polecimy. Dobra. Aha. No i tutaj powinno wchodzić 15 koła. Jest 8400. Spoko, jeżeli chodzi o wodę, to zostało tyle, ile było, także widzowie, tam za bardzo się nie będziemy w to cackać. Tu sobie jeszcze damy im wody troszeczkę, bo tam do 2000 chyba tyćkę im brakuje. Jest tragedia, powiem wam, że z tymi podjazdami to jest tragedia, bo te triggery są takie małe. Aha, to tyle tylko poszło, tak? No tak, jest dwa koła. No i tą wodę od razu 250 sobie zaraz będziemy odliczać za kolejną wodę i będziemy sobie ją pchali do tego źródełka. Ale tutaj na razie o to jest kupione, także ile ja jeszcze muszę tej wody kupić, to 250 muszę od tej kwoty sobie odjąć za 1000 litrów wody. 150 692 odjąć 250. Chyba tyle wystarczy, jeżeli ja dobrze w ogóle pamiętam. Woda i...
No tu już będą takie wartości, no 1989, tam w 11 to już nie będziemy się bawić. Tutaj poszło na maksimum na 15, czyli tak jak wam mówiłem, tak poszło. No i z tej kosiarki wystarczy, żeby nakarmić jeszcze te zwierzęta, a tutaj jak będą kozy. I zaraz zajmiemy się, widzowie, zakupem kóz. Ja mogę sobie od razu od tej kwoty tak naprawdę odjąć 25 tysięcy złotych za każdą jedną kozę. I tak to mordy ogarniamy. Ja sobie wejdę tutaj. Tutaj będziemy mieli łowiecki, a teraz koźle, samica. To zwierzę, czekajcie, kozioł, samiec. Czyli to nam nic za bardzo nie daje. Dobra, bierzemy sobie koźle, samicę za 24, czyli tak samo jak i mieliśmy tam. I bierzemy sobie, no tutaj daje mleko po prostu. Koźle, samiec sobie też weźmy, wiecie. Jednego bydlaka kupmy. No są jeszcze jakieś kozły takie czarne i tak dalej, ale czymś w ogóle, czymś to się różni. Koza, samica. No, produkują mleko. To jest jeden ciul tak naprawdę. Czyli widzowie, ogarnięte. Jeżeli chodzi o koszty, jakie my ponieśliśmy tego wszystkiego, to na koncie nam zostaje teraz 125 442. O, tu już jest za duża różnica. No i gicik, i mamy kozy, jak to wygląda. Kozy normalnie są. No tu widać, że baran. No to baran. A gdzie? A w ogóle baran się od tego? Baranicy odróżnia? Łodłowiecki? Nie wiem. A kozioł od ziółków tych, czy nie? Nie, ja nic nie widział. Dobra, tego majstra zgaśmy. A tu? No tu jeszcze teoretycznie się wysypuje, ale widzowie, no na razie tę kosiarkę tutaj zostawię. O. Ciach, pogaszone, porobione. I teraz, widzowie, lecimy. No ja bym jeszcze te, kurde, kaczki kupił. Tylko że do kaczek, widzowie, no 125 tysięcy. Najlepiej to by było kupić, wiecie co, a jakbyśmy 50 kaczek sobie jeszcze kupili, to byśmy od razu to mieli ogarnięte. 125, dobra, czekajcie. Napiszmy sobie tą kwotę. 125, 442. Odjąć, to nie wiem, na przykład 100 tysięcy. 100 kaczek sobie kupię. Walić biedę. Widzowie, kaczątko, samica, kaczka. No to tam jaja, no i kaczor to znowu tam nie będzie za bardzo potrzebny. Czyli bierzemy sobie tak 60 plus 39. Nie to. To. I bierzemy sobie jednego kaczora Donalda. Ja pierdzielę, tak latać to jest takie niewdzięczne, że tu zamiast, mogliby zrobić coś takiego, że liczbę można sobie wpisać po prostu. Ale zajebiste to jest, widzowie. Te nowe zwierzęta na tej serii to będzie coś pięknego. 25 442. Jeżeli chodzi o hajsik. Widzowie, lustro. Tylko teraz ta, jeszcze trzeba kupić z ważniejszych elementów jakieś pożywienie dla tych majstrów, bo tam w silosie, czy coś jeszcze jest. Chyba, że sobie dowieziemy. A, silos jest pusty. No sobie nie dowieziemy. Zobacz, jednak sobie nie dowieziemy, widzowie. Ja muszę tu powiększyć pola, bo ja bez tych większych pól, to ja tutaj, widzowie, zbankrutuję na kupowania tego wszystkiego w big bagach. No ale jak już kupujemy, to kupmy sobie tego, powiedzmy, z 5. Podosypujmy sobie to wszystko. A, i jeszcze wodę muszę sobie kupić ogólnie dla tunelów. I pytanie, jak tam z wodą, no nie? 7 koła poszło na to. Oj, panie, ciężko jest tu żyć w tym kraju, widzowie. A to w ogóle da na pełne napełnienie chociaż dwa takie big bagi? Oho, lipka. Czas się pożegnać znowu z pieniędzmi. 5000 litrów, 5 razy 250 za 1000 litrów. 1250 mordy razy 10 tego mamy. 12500 musimy sobie odjąć kasy z tego, co nam zostało. Czyli 18267 odjąć 12500. 5000, no Boże, Matko Bosko! 5000 złotych nam zostanie.
To jest jakaś tragedia i porażka, widzowie. Widzowie, czas sobie dałem na 10 i teraz czas sprawdzić kolejną maszynę. Ja ogólnie tutaj dawałem już jedną dawkę nawozu, ale teraz, jak tu wjeżdżać? Bo nawóz dajemy sobie na 2 razy. A czy oprys teraz przy tym ulepszeniu będzie dało się też dać na 2 razy, jak ja sobie na przykład bym dobrze jakoś... Wiecie co, jak mam dobrze zajechać, to i tak tędy chyba. Oj, tutaj jest tragedia z tym zajazdem. Jeżeli jest ten opryskiwacz, to jest, widzowie, istna porażka. Ja nie wiem, czy ja sobie nie zmienię opryskiwacza, żeby on nie był na kołach. Co prawda będzie mniejsza pojemność, ale najwyżej go sobie też poulepszamy. No tak powiem wam, że może się to udać, ale ja te dwie maszyny jeszcze bym delikatnie sobie, widzowie, ulepszył. Tylko tak jak mówię, no kupimy sobie już raczej opryskiwacz, nie, chociaż na tych kołach to większa pojemność zawsze zbiornika. Też spoko. Tylko pytanie, czy to na 2 razy się uda, no bo ja już tak patrzę, że teoretycznie powinno się udać. Czyli działa to tak samo jak i tamta maszyna, to są jedne i te same praktycznie szerokości. Co właśnie, jak to się nazywa, no mulcher ten. To mulcher? Chyba mulcher. Chyba tak. Robi to idealnie, nawet troszeczkę szerzej niż powinno, ale elegancko. Elegancko, moi drodzy. Także tutaj na pewno to sobie zostawimy, albo jeszcze tyczkę podkręcimy. No bo ja tak jak mówię, no jeżeli ulepszę sobie jeszcze ten mulcher jednokrotnie, na przykład za 25 tysięcy, żeby on jeszcze szerzej robił, no to chciałbym dojść kiedyś do takiego poziomu, że ten mulcher będzie jechał sobie... No nie ma tu idealnie środkowego, byśmy musieli mieć jeszcze tutaj jeden rządek, żeby to... Na przykład na 6 rzędów, jakbyśmy zrobili ten winogron, fajnie by to nawet wyglądało, wiecie? No można kiedyś coś takiego spróbować jakby do pieniądza, ale na razie nie ma pieniędzy, także nie mamy co tutaj cwaniakować z takimi ulepszeniami. Dobra, 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 hamulcuj. Ciebie już możemy odstawić, mój drogi kolego z tyłu. Tutaj się nie powyrabiam. No i to jest najgorsze właśnie w tym, że jak jest coś długiego tutaj podczepionego, to już jest, zaczynają się problemy. Czas sobie troszeczkę podkręciłem na 10, żeby zobaczyć, jak ta w ogóle produkcja będzie sobie przebiegać. Pasowałoby nam też rozrzutnik sobie kupić na przyszły sezon lepszy. W ogóle tutaj powiem wam, że maszyn to dużo by się przydało innych. Czekajcie, ja sobie wlecę jeszcze mniej więcej w tą mańkę. No i w kolejnym odcinku, widzowie, zrobimy sobie pewnie jakąś mocną wycinkę i żniwa. Tak mi się wydaje, że to już tak będzie wyglądało. No bo tutaj powiem wam tak, jest wszystko ponawożone elegancko. Także jest dobrze. Drzewo będzie jeszcze droższe w maju, także sobie wtedy to ogarniemy. No na razie musiałem to zrobić, żeby po prostu pokupować sobie zwierzęta. Mógłbym sobie jeszcze wyciąć i dokupić tak naprawdę tutaj 50 kaczek. No i zobaczymy, jak one będą wyglądały, jak podrosną. Ta pryzma na razie tutaj leży, a i tak w lipcu będzie musiała zniknąć, także trzeba będzie zdyszkę wydać pewnie tutaj na belki, żeby te kostki sobie trzymać na tych plandekach. To będzie profilaktycznie, widzowie, już wam mogę... A zresztą, co ja będę wam pokazywał. Lecimy sobie mniej więcej do maja. Ile one zjadają przez na przykład taki okres? Wody jest 1700... No to tak 200 litrów wody mniej więcej. Tutaj jedzenia... 700 dziennie, także nie ma tragedii. Tutaj powinno być to samo. No i jest, mordy, to samo, także jest bardzo fajnie. Jeżeli chodzi o produkcję, czy one coś tutaj robią? No wełna 49 litrów, ale to jest na razie praktycznie nic, bo one nie mają tej dojrzałości jeszcze. No i tutaj też, widzowie, nic kompletnie się nie dzieje. Jeżeli chodzi o kury, nie wiem jaka tu była pojemność, ale w jeden dzień zjadają... A nie, sorry, bo te były karmione, także jakąś taką, nie wiem, 1/7 może? No jest okej, jajek one jeszcze nie będą produkować, z tego co widzę, bo jest dojrzałość tutaj, jeżeli chodzi o to. No ale te kury już jajka powinny jakieś produkować, także też powinno być okej. Tu widzę, że one już coś tam źrą, nasze tutaj piękne zwierzęta. Tutaj coś się wyprodukowało, wyprodukowało się pomidory. Tutaj nawiezienie na 100%, także winogron będziemy sobie zbierać gdzieś pewnie w kolejnych odcinkach. Jest maj, także wino... to będziemy po prostu już wyrzucać w tamto miejsce na ten moment. No i jabłka też się wyprodukowały. Rzepak. Nie mam bladego pojęcia, czego jeszcze nie urósł, jak już na przykład pszenica nam urosła. Nie wiem, choć się nie domyślam. No i ziemniory coś podrosły. Podrosły delikatnie. Ale resztę tego tematu zobaczycie, widzowie, gdzieś w kolejnym odcinku. I pewnie też wydamy pieniądze na jakieś głupoty. Tylko na jakie głupoty to nie wiem, no, nara.